Dobry wieczór. Jesteśmy na Festiwalu Kopernikańskim 2017 roku. Emocje. Naszym gościem jest profesor Paul Bloom, jedna z najjaśniejszych gwiazd dzisiejszej psychologii. Panie profesorze, zapraszamy. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Chciałem podziękować bardzo organizatorom za to, że zaprosili mnie i za to, że są tak wspaniałymi gospodarzami. I dziękuję bardzo tłumaczom za tę trudną pracę. Zadanie przed nimi naprawdę niełatwe. I dziękuję wszystkim, którzy tutaj przyszli. Zacząłem pisać o empatii kilka lat temu. Zacząłem zastanawiać się nad nią, a potem doszedłem do wniosku, że są z nią problemy. I mój pierwszy raz, kiedy próbowałem to jakoś omówić, to był magazyn popularno-naukowy. Napisałem artykuł, został on opublikowany i bardzo zainteresowała mnie reakcja na to i pomyślałem, że ludziom to się może spodobać, będą się cieszyć, że zobaczą krytykę empatii i że wyjdą z tego jakieś ciekawe dyskusje. Gdy tylko opublikowano mój artykuł w internecie, wszedłem w media społecznościowe, by zobaczyć, co ludzie na ten temat będą mówić. I to pierwsza rzecz, która mnie trafiła. Przeczytam, napisali tu, przypuszczalnie w życiu nie czytałem nic durniejszego. Wiele z informacji zwrotnej, którą dostałem, było mniej więcej w tym stylu. Zdałem sobie zatem sprawę, że jeżeli będę przeciw empatii, to będę wyrażał jakąś koncepcję, która nie jest aż tak bardzo uniwersalnie ukochana. Ale chcę powiedzieć, że nawet jeżeli nie godzicie się na moją krytykę, nie uważajcie, że to jest coś najdurniejszego w świecie. Po prostu przyjmijcie to poważnie jako pewien argument, głos w dyskusji. Częścią problemu jest to, że mamy problemy ze zdefiniowaniem. W angielskim i w innych językach empatia może znaczyć różne rzeczy. Gdy mówię, że jestem przeciw empatii, myślę, że jestem przeciwko wszystkiemu temu, co jest dobre. Uwaga, współczucie, uprzejmość, moralność, miłość. A ja się temu nie sprzeciwiam. Nie. Jestem naprawdę po stronie tych wszystkich rzeczy. Kiedy indziej ludzie używają słowa empatia, by powiedzieć, że jest to zdolność osądu tego, co inni myślą i czują. Czyli włażę w czyjąś głowę. Czasem nazywa się to inteligencją społeczną, teorią umysłu, odczytywaniem umysłu, jakąś inteligencją emocjonalną. Tym też nie jestem zainteresowany. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy być dobrym człowiekiem, staramy się, by świat stał się lepszym miejscem i do tego powinniśmy zrozumieć, czego ludzie chcą. Chcemy, by inni byli szczęśliwi. Bez tego nie da się czynić dobra. Z drugiej strony tego typu zdolność, umiejętność nie będzie koniecznie czymś, co pozwoli nam stworzyć świat lepszym. A jeżeli byśmy chcieli zadawać ból, możemy wejść do głowy innego człowieka, to nam bardzo pomoże, prawda? Więc nie jest to tylko i wyłącznie narzędzie dla ludzi dobrych, jest to też dla tych, którzy chcą kogoś nabrać, torturować. Świetne narzędzie dla psychopatów, proszę Państwa. Tak czy inaczej, o tym też nie będę w żaden sposób mówił. To, co mnie interesowało, opisał Adam Smith, mój ukochany filozof. On używa słowa sympathy, ale teraz raczej mówimy o empatii. On ją opisuje następująco. Kiedy czujemy empatię dla drugiego człowieka, stawiamy się na jego miejscu. W pewnym stopniu stajemy się z nim jedną osobą. W ten to sposób budujemy swoje pojęcie o jego odczuciach, a nawet odczuwamy coś, co, chociaż słabsze w nasileniu, nie jest do końca do nich niepodobne. Nie wiem, na ile to się tłumaczy. Mówimy, że wchodzimy w czyjeś buty. Taki angielski idiom. Smith daje tutaj dużo przykładów. Kiedy widzimy cios wymierzony w nogę czy ramię innego człowieka, gdy już ma uderzyć, w naturalny sposób kulimy się i wycofujemy naszą kończynę.
A gdy uderzy, czujemy część jego siły i boli nas tak, jak tę osobę, którą ten cios dosięgnął. No, uwielbiam tego typu ilustracje, tego stwierdzenia. Jest bardzo dużo psychologicznego zainteresowania empatią tego, jak ona działa. Są ciekawe tutaj odkrycia. Powstało dużo różnego rodzaju eksperymentów, gdzie poddano kogoś rezonansowi magnetycznym mózgu i w miarę gdy skanowano mózg tej osoby, człowiek patrzył na innego człowieka, który został na przykład jakoś przypalony, ukłuty czy poddany wstrząsom elektrycznym i patrzyliśmy, jak będzie ten człowiek reagował. Rozświetlały się te same obszary w mózgu, zupełnie tak, jakby to się wam zdarzyło. Jest tutaj taki angielski zwrot, czuję twój ból, wczuwam się w twój ból i jest tutaj takie nachodzenie neurologiczne odbioru cudzego i własnego cierpienia. Wielu świetnych naukowców podkreślało, że pod tym względem empatia może być drogą ku dobremu, lepszemu. A Daniel Batson w Altruism and Humans mówi, że jeżeli czujemy empatię wobec innego człowieka, jesteśmy zmotywowani, wtedy prawdopodobnie, z większym prawdopodobieństwem pomożemy. Jeżeli wczuwam się w twój ból, jest większa szansa, że ci pomogę. Martin Hoffman w Empathy and Moral Development powiedział, że empatia to fundament dobra związany z rozwojem. Być może też ma to coś, jakiś związek z moralnością. Ona się rozwija u dorosłych, empatia u dzieci. Franz de Waal napisał wspaniałą książkę, w której pisze, że nie chcemy żyć w wieku rozumu. Gdy mówimy o moralności ludzi, ale także i innych naczelnych, żyjemy w wieku empatii. I prawdopodobnie najsilniejszym argumentem było to, co napisał Simon Baron Cohen w książce Nauka o złu. On uważa, że zło nie jest niczym innym i jest dokładnie brakiem empatii. Jeżeli mamy niski poziom empatii, będziemy złym człowiekiem. Jeżeli jestem złym człowiekiem, wówczas na pewno nie mamy tej dużej zdolności do empatii. Wszyscy, którzy mówią o empatii, mówią tak. Empatia to jest coś takiego jak snop światła z reflektora punktowego. Patrzę na wszystkich, nie znam was, więc mogę być w pewnym sensie obojętny. Ale jak się skoncentruję i odczuję dokładnie twój ból, to być może pomoże mi pomóc tobie. I to, że jest konieczny tego typu reflektor, który oświetli tylko niewielki wycinek, po to, żeby móc się kimś zaopiekować, możemy to podkreślić różnego rodzaju cytatami. Stalin apokryficznie powiedział, pojedyncza śmierć to tragedia, milion śmierci to statystyka. Matka Teresa tuż przed śmiercią w wywiadzie powiedziała, jeżeli patrzę na masę, nigdy nie zadziałam, ale jeżeli patrzę na jednostkę, oczywiście, że zadziałam. I mamy tutaj bardzo dużo badań psychologicznych, na których to się wszystko opiera. Deborah Small i George Lowenstein stworzyli bardzo ciekawe eksperymenty, które pokazują, jak potężna jest empatia. Wiele, wiele lat temu w badaniu przekazali ludziom mnóstwo informacji dotyczących kryzysu. Nieważne dokładnie, co tu jest napisane, ale to są statystyczne informacje o ludziach, którym jest źle i których liczby idą w miliony. I pytali ludzi, ile mogą dać. Ludzie dali średnio nieco ponad dolara. Potem innej grupie w ogóle tej informacji nie przekazano. Zamiast tego pojawiło się dziecko. Dziecko, którego mieliśmy zdjęcie, miała imię, był podany wiek tego dziecka. I w tym momencie okazało się, że wartość pieniędzy przekazanych dla tego dziecka się zwiększa. Was to na pewno nie zaskakuje. Jeżeli chcemy ludzi przekonać, żeby coś dali, dajemy im opowieść o człowieku. Staramy się
ewokować ich empatię. Oczywiście widzimy coś takiego w życiu. Wielu z was też na pewno widziało to zdjęcie. Z wszelką pewnością trafiło to chyba do połowy czasopism świata. Chłopiec, martwy Syryjczyk na plaży w Grecji. I to bardzo silnie wpłynęło na reakcję ludzi na kryzys imigrancki. Pojawiło się coś takiego, że w różnych organizacjach charytatywnych po tym opublikowaniu tego zdjęcia zobaczono nagły wzrost datków wpłat. Można być gigantycznym fanem empatii, ale uwaga, teraz zaczynam krytykę. Mogę być największym jej fanem, ale muszę wtedy przyznać, że funkcjonują też inne siły, które nasze wybory moralne kierują. Mogą nas załamywać różne rzeczy, mogą nas denerwować. Może się tak zdarzyć, że nie będziemy mieli nikogo, z kim będziemy w stanie czuć empatię. Będziemy bardzo źli na ludzi, którzy wyrzucają śmieci przy drodze, albo na badaczy, którzy oszukują w badaniach. To wszystko jest moralnie złe, chociaż nie ma nikogo, z kim można byłoby pod tym względem wyrazić empatię. Są też przypadki takie, gdzie nasza empatia będzie się kłócić z inną. Dan Batson stworzył fantastyczny eksperyment. Mówi ludziom o dziewczynce. Mówi, to jest Sherry Summers. Sherry Summers umrze. Jest chora, to jest choroba, która musi się skończyć śmiercią. Nie da się z tym nic zrobić. Ale można jej coś dać, co pozwoli jej umrzeć bez bólu, w godności. Niestety, jest bardzo mało tego leku i jest lista kolejkowa. Jest na tej liście bardzo nisko. Teraz, gdybyście byli administratorami w szpitalu, moglibyście, gdybyście zechcieli, podnieść się wyżej na liście, dostanie wtedy ten lek. Ale jeżeli to zrobicie, to inne dziecko, które normalnie by to dostało, nie dostanie. Powinniście to zrobić czy nie? Odpowiedzcie za siebie. Większość ludzi odpowiedziało nie. Jest to straszne, oczywiście chciałbym jej pomóc, ale jeżeli jest to lista stworzona na zasadach fair, nie jest dobre podniesienie jakiejś dziewczynki na tym. Madsen wtedy innej grupie badanych przedstawił to samo, ten sam scenariusz, ale była mała zmiana. Wszystko było takie samo, ale dodał do tego jedno zdanie. Zdanie brzmiało, spróbuj wyobrazić sobie, co ona czuje. Stań na jej miejscu. I teraz wyniki się odwróciły. Większość ludzi chciało ją dać na szczyt listy. Oczywiście zgodzę się tutaj z... Empatia ma negatywny wynik moralny. Czujemy, że to jest dobre, ale tak naprawdę jest to złe. I zasadniczo rzecz biorąc, zgadzam się, że empatia to ten snop światła z reflektora punktowego, ale tu jest problem. Mamy skupienie się na wąskim obszarze i ten obszar często źle sobie wybieramy. Sugeruję, że właśnie z tego powodu, że taka jest natura, jest ona obciążona uprzedzeniami, błędami kalkulacyjnymi i krótkowzroczna, także i bardzo wyspecjalizowana, konkretna. Oto przykłady, które mają bardzo taki amerykański smaczek, ale pewnie zauważycie, to są przykłady rzeczy, które przyciągnęły uwagę Ameryki i trzymały ją na wodzy przez wiele lat. Pierwsze strony naszych czasopism, gazet. Jedno to mała Jessica, która wpadła do studni, trzeba ją było wyratować. Amerykanie naprawdę bardzo dużo mają serca dla ludzi, którzy wpadają do studni, zwłaszcza dzieci. Druga osoba to Natalie Holloway. Natalie Holloway była na wakacjach na wyspie Aruba i ją porwano i zamordowano. Trzeci przypadek to masowe strzelaniny, zwłaszcza morderstwa masowe z użyciem broni w szkołach. To jest z Newton, Connecticut, niedaleko miejsca, gdzie z żoną żyjemy. W Sandy Hook 20 dzieci i 6 dorosłych zostało zastrzelonych.
To są na pewno zdarzenia potworne, tragiczne. Ale moglibyśmy zadać pytanie, dlaczego na tych rzeczach zależy nam tak bardzo mocno, a na innych nie. Psychologowie mówią, że może się to stać dlatego, że jest to coś innego niż ilość zła. Gdy Natalie Holloway zniknęła, telewizja poświęciła 18 razy więcej czasu tej jednej dziewczynie niż całej Afryce. Mimo tego, że w tamtym czasie w Afryce ludzie ginęli z głodu, z powodu ludobójstwa i dotyczyło to dziesiątek tysięcy dzieci. Zabójstwa masowe są czymś, co jest rzadkie, ale bardzo nas dotyczą. W Stanach Zjednoczonych to jest około 0,1% wszystkich zabójstw. Co to znaczy? To znaczy, że gdybyśmy byli w stanie kliknąć palcami i powiedzieć, od tej pory nigdy nie będzie takiego zabójstwa, nikt tego nie zauważy, bo z punktu widzenia statystyki to jest zaniedbywalny promil. Naukowcy przeprowadzili bardzo ciekawe badanie. Daniel Kahneman, który zdobył Nobla za swoje badania, przeprowadził to badanie. Bardzo proste. Był to czas, kiedy wszyscy bardzo byliśmy przerażeni tym, co się dzieje z ptakami. Znajdowano ptaki pokryte całe ropą naftową. Pytali ludzi, ile pieniędzy dałbyś po to, by uratować 2000 ptaków. Badający mówili $80. $80 amerykańskich. W porządku. Inną grupę zapytał, ile pieniędzy byście wydali po to, by ocalić 20 tysięcy ptaków. Ludzie odpowiedzieli $78. A 200 tysięcy ptaków? $88. I powiedział, ludziom naprawdę liczby nie odpowiadają, chcą po prostu chronić ptaki. Cyferki nie grają roli. Chociaż intelektualnie bylibyśmy w stanie zobaczyć, że 20 tysięcy ptaków to o wiele więcej niż 2000 ptaków. Kolejna rzecz, nasze reakcje, nasza empatia jest obciążona uprzedzeniem. W czasie kryzysu Ebola bardzo silnie dramatyzowano to, jak ludzie stronniczo zwracali uwagę na białe ofiary kryzysu, zupełnie ignorując ofiary czarne. I to samo widzieliśmy w badaniach neuronauk. Na przykład są takie badania, które pokazują, że odzwierciedlamy ból innych. To, czy tak robimy, czy nie, w dużej mierze zależy od tego, kim ci inni są. To moje ukochane badanie przeprowadzone w Europie na mężczyznach, fanach, kibicach futbolu. Z jednej strony podłączyli ludzi do rezonansu magnetycznego, funkcjonalnego i pokazano kogoś, kto czuje ból. Powiedzieli, słuchaj, to jest człowiek, który jest kibicem tej samej drużyny, co ty. Czuli empatię i odczuwali ten sam ból. Tak przynajmniej mówił ich mózg. To był jeden przypadek. W drugim przypadku widzieli kogoś, kto cierpi, i mówili, on jest kibicem innej drużyny. Tu nie pojawiał się respons empatyczny. Reakcje raczej widzieliśmy tam, gdzie mózg reaguje na przyjemność, gdzie jest on odpowiedzialny za nasze szczęście. Gdy to, czy czujemy, czy nie czujemy empatii, w dużej mierze krytycznie zależy od tego, czy ta osoba należy do jakiejś naszej grupy, a zatem wszystko to jest stronnicze. Kierujemy się tu uprzedzeniami. Możemy powiedzieć, że jest to zawsze prawdziwe odnośnie naszych emocji. Nie zwracamy uwagi, tak jak nasze emocje, na liczby i jesteśmy obciążeni uprzedzeniami. Empatia nas koncentruje na jednej jednostce. Bardzo trudno jest wyrazić empatię dla więcej niż jednego człowieka. To pisarka Annie Dillard napisała następująco. Jest w tym momencie 1,2 miliarda ludzi w Chinach. Jeżeli chcesz poczuć, co to jest, weź i przemnoś się razem ze swoją osobowością, wyjątkowością, znaczeniem i miłością przez 1,198 mld. Widzisz?
Przecież to nie gra żadnej roli. I tak naprawdę, tak mogę przedstawić swój argument przeciw empatii. I teraz chciałbym podzielić się pewnymi reakcjami, o których część z was na pewno pomyślała. Maybe it has problems. Empatia nie jest idealna, jest obciążona stronniczością, ale zawsze prowadzi nas do czegoś dobrego. Niekoniecznie jest to prawda. Weźmy pod uwagę stosunek Zachodu do świata rozwijającego się i pomocy płynącej z Zachodu. Bardzo często zasadza się ona na empatii, aczkolwiek prowadzona jest debata, czy faktycznie ta pomoc sprawia, że świat staje się lepszy. I wielu naukowców twierdzi, że tak naprawdę świat przez tę pomoc może stać się nawet gorszy. To jest paradoks, bo przecież empatia, pomoc sprawia, że coś staje się gorsze. Dam Państwu dwa przykłady. Jeden jest dość straszny, mroży krew w żyłach. Dziennikarki Lindy Pullman. Linda Pullman pisała w Sierra Leone o morderstwach i pytała, dlaczego odcinacie kończyny dzieci, i otrzymała odpowiedź. Powiedziano jej, robimy to dla ciebie. Robimy to dla Zachodu. Bo nie przyjeżdżacie do naszego kraju, o ile nie zobaczycie strasznych wydarzeń, które przyciągną waszą uwagę i która napędzi waszą empatię. I wtedy nam pomagacie, płacicie za nas podatki i tak dalej. Więc ta empatia jest wykorzystywana jako narzędzie przeciwko nam, żeby świat stał się gorszy. Weźmy prostszy przypadek pod uwagę. Jeśli podróżujemy po świecie, podróżujemy do Afryki czy do Indii, zobaczymy wiele żebrzących dzieci. I bardzo często trudno nam się oprzeć, żeby tym dzieciom nie pomóc, żeby nie wrzucić im jakiejś monety. Tak naprawdę pobudza to nasze emocje, naszą empatię, ale wielu naukowców, wielu pracowników pomocy mówi, że nie powinniśmy pomagać, ponieważ kiedy dajemy tym dzieciom pieniądze, czasami okazuje się, że te pieniądze później idą do dorosłych, którzy są przestępcami, którzy sprawiają, że te dzieci muszą żebrać na ulicach. Więc tak naprawdę wprowadzamy te dzieci w taką niekończące się koło, gdzie dzieci muszą żebrać na ulicach. I was on a radio show in England many years ago after I finished my last programie w radiu angielskim wiele lat temu i rozmawialiśmy o dobroczynności i podałem właśnie ten przykład, mówiąc, czy to nie jest ciekawe, że nasze uczucia sprawiają, że możemy chcieć coś zrobić, ale dobrą rzeczą jest zrobienie czegoś odwrotnego. I dziennikarka była zszokowana. Powiedziała, to jest straszne, pan tak naprawdę mówi, żeby nie dawać pieniędzy tym biednym dzieciom. Bo ja zawsze daję pieniądze dzieciom i kiedy to robię, dotykam rękę tego dziecka i po prostu czuję się, że jestem lepszą osobą. To ładuje moje baterie. Cóż, ja tak naprawdę jestem bardzo wstydliwy, więc wtedy odpowiedziałem, muszę się nad tym zastanowić. Ale tak naprawdę myślę o tej rozmowie od wielu lat i teraz moja odpowiedź brzmiałaby na następująco. Wszystko zależy od tego, czego pani chce. Jeżeli chce się pani poczuć dobrze, jeśli chce, żeby zalało panią szczęście, oczywiście, proszę dać pieniądze tym dzieciom. Tak naprawdę powinna pani dawać po troszeczkę każdemu dziecku, każdej organizacji dobroczynnej. To jest taki bufet tak naprawdę. Każdemu z dziecku dajemy troszeczkę pieniędzy, bo jeżeli chcemy się poczuć świetnie, to tak to osiągniemy. Ale jeżeli naprawdę chcemy ludziom pomóc, trzeba zrobić coś dokładnie odwrotnego. Dobrze, może być nawet gorzej. Proszę pomyśleć o linczowaniu czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych na południu. Pomyślmy o Holokauście w Europie. Są powody, dla których do tych strasznych rzeczy doszło. Dehumanizacja, nienawiść, strach, złość.
I to, co Adam Smith powiedział, to, że tak naprawdę to była empatia. Empatia dla tych, którzy byli ofiarami tych osób, rzekomo. Bo Adam Smith wiedział, że jeżeli powiemy komuś, że ktoś inny jest torturowany, to tak naprawdę wywoła to u nas złość w stosunku do tej grupy, która rzekomo to popełniła. Mamy tutaj historię o osobach czarnoskórych gwałcących białe kobiety w Niemczech. Mieliśmy historię o żydowskich pedofilach wykorzystujących niemieckie dzieci. To właściwie cały czas nam się to pojawia w związku z Syrią. Tak naprawdę mamy wojnę z ISIS i widzimy coraz więcej takich zdjęć, jak Państwo teraz widzą na slajdzie. Cierpienie ofiary nieraz jest dobrym krokiem do działania, ale empatia sprawia, że zaczynamy działać irracjonalnie. Jeden z moich studentów na Yale prowadziliśmy badania wspólnie i jedno z badań, które przeprowadziliśmy, było takie. Powiedzieliśmy ludziom o jakimś okrucieństwie popełnionym w Kenii albo w Egipcie i że rząd porwał, torturował i wreszcie mordował dziennikarzy. A później pytaliśmy ludzi, co amerykański rząd, bo ci dziennikarze byli Amerykanami, powinien zrobić. I dawaliśmy tutaj różne możliwości. Od tego, że mogą zrobić nic, do działania, do krytyki publicznej, aż do inwazji lądowej. I mierzyliśmy ludzką empatię, ponieważ empatia ludzka ma różne stopnie. I okazało się, zresztą jak przewidywaliśmy, że im więcej ktoś ma empatii, tym bardziej będzie chciał ukarać. Ci, którzy tak naprawdę najbardziej entuzjastycznie odnoszą się do przemocy, do działań wojskowych, to są osoby, które są bardzo empatyczne, które są po prostu poruszane cierpieniem innych. I wiele osób, gdy myśli o empatii, myśli o dobroczynności, a ja wtedy myślę o wojnie. Oczywiście, możemy się kłócić, jeśli chodzi o politykę, ale pomyślmy tutaj o wartościach osobistych, o relacjach osobistych, jak między na przykład lekarzem a pacjentem. Tutaj mamy napis, to pomaga mi być empatycznym. Więc wiele osób uważa, że dobry lekarz powinien odczuwać wiele empatii. I moja odpowiedź na to jest następująca. Wszystko zależy, co rozumiemy pod hasłem empatia. Na pewno dobry lekarz powinien troszczyć się o swoich pacjentów. Dobry lekarz powinien starać się zrozumieć swoich pacjentów. Ale czy dobry lekarz powinien odczuwać ból, powinien odczuwać cierpienie razem z pacjentem? Uważam, że nie. Leslie Jameson napisała wspaniałą serię esejów zatytułowaną Egzamin z empatii. Ona tak naprawdę jest pacjentką na uczelniach medycznych. I tak naprawdę sprawdza ludzi z empatii, do jakiego stopnia są w stanie wejść w jej skórę. A później opowiedziała historię, że sama naprawdę zachorowała i poszła do różnych lekarzy i wtedy jej opinia się zmieniła. Poszła do lekarza, który był bardzo zimny, zdystansowany, nie podobał jej się. Ale poszła do innego lekarza i ten lekarz miał na nią bardzo wielki wpływ. Uważała, że ten lekarz był wspaniały, mimo że nie był empatyczny. I to napisała. Empatia jest zawsze niebezpiecznie zawieszona pomiędzy pomocą a naruszeniem, a inwazją. Rozmawiając z tym lekarzem powiedziała, nie potrzebowałam, żeby mi matkował, nawet przez chwilę. Potrzebowałam tylko, żeby wiedział, co robi. Jego spokój nie sprawiał, że czułam się porzucona, sprawiał, że czułam się bezpieczna. Potrzebowałam patrzeć na niego i widzieć przeciwieństwo mego strachu.
Tego oczekujemy od ludzi, którzy mają się o nas troszczyć. Nie chcemy, żeby z nami cierpieli, chcemy, żeby nam pomogli. I jeśli zastanowimy się tak naprawdę, co musimy zrobić, żeby być dobrym lekarzem, terapeutą, jeżeli będziemy empatyczni, jeżeli zaleje nas cierpienie tych osób, to bardzo szybko się wypalimy. Potrzebujemy pewnego dystansu. I w szczególności dotyczy to terapii. Dobry terapeuta powinien zrozumieć swojego pacjenta, powinien chcieć, żeby pacjentowi się polepszyło, ale jeśli myślimy, że dobry terapeuta powinien odczuwać, doświadczać cierpienie pacjenta, to wtedy nie rozumiemy, na czym terapia polega. Gdy ja idę do mojego psychiatry i mówię, czuję niepokój, moje życie jest straszne, zaraz się rozpłaczę, to chcę, żeby pacjent, lekarz na mnie spojrzał i sprawił, że poczuję się lepiej. To samo dotyczy rodziców i dzieci. Jeżeli mój nastoletni syn przychodzi do mnie, czuję się fatalnie, zostawiłem wszystkie moje zadania domowe na koniec i teraz panikuję, to jeżeli ja będę razem z nim panikował, to nie będę dobrym rodzicem. Staram się wtedy powiedzieć, słuchaj, kocham cię i spróbuję ci pomóc. Zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby ci pomóc. A więc bycie dobrym rodzicem czasami oznacza, że nie współczujemy bólu naszych dzieci. Czasami tak naprawdę, jeżeli nasze małe dzieci idą na zastrzyk, albo jeżeli mówimy dziecku, że nie może palić marihuany na lunch, to oczywiście sprawiamy tym dzieciom ból, nie pozwalamy im na to, co chcą, ale w ten sposób się właśnie o nie troszczymy. Punkt trzeci. O tamtym zapominamy. Wiemy, że ludzie, którzy mają niski poziom empatii, są potworem. Myślimy o kimś, kto ma tego typu poziom. Możemy pomyśleć na przykład o takim sobie, oto Hannibalu Lecterze z Milczenia Owiec. Zwłaszcza możemy zwrócić uwagę na to, że ludzie, którzy mają niski poziom empatii, są psychopatami. Czy naprawdę zalecacie, żebyśmy stali się psychopatami? Przyjmijmy jakiś taki ciekawy poziom spojrzenia na psychopatów. Oto test psychopatów. Stworzył to Robert Hare, kanadyjski psychiatra. To symptomy bycia psychopatą. Jeżeli nie widzieliście tego, możecie się przyjrzeć i zobaczyć, do której z tych grupy należycie. Na pewno psychopaci w tej sali wiedzą, że są psychopatami, ale się tym nie afiszują. I jest to prawdziwe. Jedną z rzeczy, które tutaj widzimy, jest brak empatii, jest zimne emocjonalne, bezduszność, gruboskórność. Ale teraz pytanie, które z tych cech będą cechami, które pozwolą nam przewidzieć, czy psychopata wypuszczony z więzienia znowu będzie popełniał zbrodnie. Okazuje się, że brak empatii lub empatia nie jest tutaj czynnikiem pozwalającym na przewidzenie czegoś, nie jest predyktorem. Jeżeli wiemy, jak ta empatia się kształtuje, nic nam to nie da. Te inne są czynnikami, które nam pomogą zrozumieć. Brak kontroli, zdarzenia kryminalne w przeszłości. To psychopaci. A co z wszystkimi innymi z was? Jak wygląda relacja waszej empatii i waszych złych zachowań? Cóż, kilka lat temu powstało takie wielkie badanie i ukryłem część tytułu, tak żebyśmy mieli ciekawsze wejście w ten temat. Była to metaanaliza. Wzięto wszystkie wcześniejsze badania i patrzono na relacje między agresją a niskim poziomem agresji werbalnej, fizycznej, seksualnej. W różnego rodzaju grupach, dzieci, studenci z koledżu, więźniowie i doszli do czegoś takiego.
Wszystko zostało zawarte w tytule. Brak relacji między empatią a agresją, zaskakujące wyniki metaanalizy. Zaskakujące wyniki mówią, że jeżeli miałbym przewidzieć, jak bardzo agresywny ktoś z was będzie, empatia, wasza empatia nie powie mi o tym absolutnie niczego. Gdybym miał się zastanowić, kto z was najprawdopodobniej będzie starał się mnie zabić po moim wystąpieniu, wiedza o waszych wynikach empatii nie powie mi niczego. Co mi coś powie? To samo, co w przypadku psychopatów. Najlepszym predyktorem agresji w przypadku wszystkich z was będzie coś takiego jak brak samokontroli, kontroli impulsów i przeszłość, historia. Jeżeli miałbym się dowiedzieć, kto z was mnie pobije po tym wystąpieniu, najbardziej chciałbym wiedzieć, jak często do tej pory w przeszłości zdarzało wam się sprać mówcę, sprać spikera publicznego. I teraz ostatnia rzecz, na którą wpadłem, pewnego rodzaju obiekcja. Jeżeli nie mamy empatii, to dlaczego mielibyśmy chcieć stworzyć świat lepszym? Dlaczego miałbym ci pomóc, skoro nie czuję twojego bólu? Słyszałem to bardzo często. I prawdę mówiąc, nie do końca rozumiem, jak to się dzieje. Kiedy myślimy o wszystkich dobrych rzeczach, które robimy w życiu, wtedy każdy, kto tutaj jest w tej sali, w ciągu kilku ostatnich dni zrobił coś dobrego. Dla rodziny, dla przyjaciół, może nawet dla kogoś, kogo nie zna. Część to z empatii, część może z miłości, albo z poczucia obowiązku, może z uprzejmości, może nie chciałeś czuć winy, może zrobiłeś to z uwagi na tradycję, zwyczaj. Nasze moralne wybory psychologiczne są skomplikowane, takoż i nasze emocje. Działa tutaj mnóstwo różnego rodzaju sił, które kierują naszym zachowaniem. To nie ja zauważyłem. Wielu świetnych naukowców podkreśliło, że mamy więcej motywatorów niż tylko samą empatię. Gdy mówię o tym temacie, często wracam do Adama Smitha, ponieważ Adam Smith bardzo jasno to określił. Ale ostatnio bardzo zainteresował mnie argument równoległy, który pochodzi z buddyzmu. Mamy tutaj w teologii buddyjskiej gigantyczną literaturę, tak samo dotyczącą ich filozofii, która odpowiada na pytanie, jak możemy być dobrymi ludźmi? W tej tradycji powstaje rozróżnienie na z jednej strony to, co nazywamy sentymentalnym współczuciem, czujemy ból drugiego człowieka. Nazywam to empatią i wielkim współczuciem, miłość, dbanie o innych rzeczach, ale ludzi, przepraszam, dbałość o innych ludzi, ale niekoniecznie odczuwanie ich bólu. Ta sentymentalna wersja współczucia jest nieszczęściem. Jeżeli chcemy czuć ból innych ludzi, bardzo szybko się wyczerpiemy. Nie przeżyjemy tygodnia z tym. Jeżeli chcemy być dobrym człowiekiem, spójrzmy na to z dystansu. Kochajmy ludzi z dystansu. To, proszę państwa, filozofia czy teologia. Oczywiście można być, i każdy ma do tego prawo, być sceptycznie nastawionym do tego. Ale są badania na ten temat. Tutaj mamy świetną współpracę między Tanią Singer, neuronaukowcem niemieckim, i mnichem buddyjskim Matthew Ricardem. Byli bardzo zainteresowani różnicą między empatią a współczuciem. I powstały eksperymenty. Szkolili badanych, by czuli empatię, myśleli o kimś, kto cierpi, i by weszli w ich skórę, by czuli się, jakby byli nimi. Robili to przez całe godziny, potem tygodnie. I mieli kolejną grupę i ich uczyli, by nie czuli empatii, ale współczucie. Nie czuli ich cierpienia, ale by ich kochali, czyli po prostu taka uprzejma, współczująca miłość. I doszli do tego, że te dwie praktyki miały różny wpływ na mózgi tych ludzi. Różne części mózgu się uaktywniały. To, co było jeszcze ciekawsze z naszego punktu widzenia, to to, że były tutaj różne wyniki. Tania Singer i jej kolega podsumowali to inaczej. Na dobrą sprawę, współczucie to emocje współistniejące,
prowadzi do pozytywnych uczuć, na przykład miłości, dobrego zdrowia, odpowiedniego podejścia i motywacji prospołecznej. Empatia powoduje stres. Myślicie wtedy o sobie, to jest emocja koncentrująca się na sobie, powoduje uczucia negatywne, powoduje wypalenie, wycofanie się i zachowania niespołeczne. To praca z jednego laboratorium, ale są inne badania, które to popierają. Mamy też teraz bardzo popularną rzecz, jaką jest mindfulness, pewien typ medytacji. Widzę, że niektórzy to ćwiczą. Mindfulness mówi nam, że możemy z tego skorzystać, ale są badania, które mówią, że dzięki temu jesteśmy milsi. Nikt nie wie dokładnie dlaczego, ale jest takie wyjaśnienie, że dzięki temu stajemy się uprzejmi, bo zamyka to, wyłącza naszą empatię. I są badacze, którzy w czasopiśmie ogłosili artykuł, że medytacja zwiększa reakcję współczucia na cierpienie. Dzięki temu praktycy mogą szybko wejść w stres innych i mogą przejść tutaj do współczucia tak, żeby obniżyć poziom bólu. W tym momencie przypuszczalnie uważacie, że ja jestem przeciw empatii. Ma to pewną ilość prawdy w sobie. Nie chcę, by to był przewodnik nas do czynienia dobra, do stawania się dobrymi ludźmi. Nie mam za to nic przeciwko temu. Empatia może dawać nam mnóstwo przyjemności. Weźmy sobie taki przykład. To znowu będzie nawiązywać do Adama Smitha. To jeden z moich synów, gdy był jeszcze o wiele młodszy. Jedną z wielkich radości tego, że człowiek ma dzieci, jest to, że doświadcza się rzeczy, których doświadczaliśmy wcześniej tysiące razy. Jedzenie lodów w niedzielę, patrzenie na fajerwerki, oglądanie filmów Hitchcocka. Doświadczamy pewnych rzeczy po raz kolejny, po raz pierwszy oczami naszego dziecka. Bardziej ogólnie rzecz biorąc, empatia jest u samego korzenia przyjemności, które daje nam czytanie, oglądanie filmów i najlepszego doświadczenia z tych wszystkich, telewizji. I mamy tutaj ten apetyt na to, żeby wchodzić w skórę innych ludzi i doświadczać tego, co robią inni. Tutaj można byłoby powiedzieć, tu znajdujemy ostateczny argument na rzecz empatii. Opowieści, które widzimy, które czytamy w powieściach, na filmach, mogą nas zachęcić do odczucia empatii wobec pewnej grupy i poprawienia świata. Oto jeden z moich ukochanych filozofów i ta pani, filozof, mówi tutaj o greckich tragediach. Napisała, co następuje. Chociaż wszyscy przyszli obywatele, którzy widzieli starożytne tragedie, byli mężczyznami, poproszono ich, by wyrazili empatię wobec tych, którzy cierpią, którzy nigdy nie byli nimi. Trojanie, Persowie, Afrykanie, żony, córki i matki. Okazało się, że ta fikcja daje potężną empatię i zmienia społeczeństwo. Oto bardzo amerykański przykład. Mówiono o tym, że podczas wojny secesyjnej w Stanach prezydent zaprosił Harriet Beecher Stowe do Białego Domu i kiedy zobaczył ją, powiedział, czyli ty jesteś tą małą kobietką, która zaczęła tę wielką, wielką wojnę. Mówił o jej książce, Chata wuja Toma. I na pewno nie jest to wielka literatura, nie jest to teologia, nie jest to filozofia. Co tam się pojawia? Pojawia się coś, co pozwala nam wejść w skórę niewolnika, doświadczyć potworności niewolnictwa. Był to katalizator, który
funkcjonował w świecie, w którym chciano znieść niewolnictwo. Są też bardziej nowe przykłady. Są tacy, co mówią, że takie rzeczy jak Modern Family czy inne, które pokazują w pozytywnym świecie gejów i lesbijki, odgrywają pozytywną rolę społeczną, bo zmieniają nastawienie ludzi wobec tych ludzi. Nie wątpię, że jest to możliwe, ale jestem też sceptyczny. Chciałem pokazać kolejną rzecz. Można empatię skierować, ten snop światła jej, na coś, co nam się wydaje pozytywne, ale można go skierować też w miejsca inne. To moja ukochana książka na całym świecie, Lolita Nabokowa. Jeżeli nie czytaliście Władimira, zazdroszczę wam, bo macie szansę pierwszy raz się z nią spotkać. Opowieść zabujania się starszego pana w młodej dziewczynce, która właśnie przeszła przez okres nastoletni. Jest tam wiele rzeczy strasznych. Nie da się przeczytać więcej niż 20 stron bez odczuwania empatii wobec tego człowieka. Bierzemy jego strony. Jest to jeden z wielu przypadków, gdy możemy czuć empatię wobec tego złego. Problemem jest co innego. Na każdą chatę wuja Toma mamy jedną Mein Kampf. Na każdą listę Schindlera, która pozwala nam czuć empatię wobec ludzi, którzy przeżyli lub nie Holokaust. Mamy Birth of a Nation, narodziny narodu, który mówi o narodzinach Ku Klux Klanu w Stanach Zjednoczonych. Nieważne dla mnie, jakich terminów użyjemy, nieważne, jak będziemy stosować słowa empatia czy jego polskiego ekwiwalentu, możemy użyć czego chcemy, jak chcemy. To jak będziemy używać tego terminu, będzie się tyczyć wszystkich tych dobrych rzeczy, uwagi, współczucia, uprzejmości, miłości, moralności. Proszę bardzo, nie bądźmy przeciw empatii. Ale jest coś takiego bardzo konkretnego. Jestem przeciwko wchodzeniu w cudzą skórę. Jest to fantastyczne źródło przyjemności. Oczywiście chcę, żebyśmy dalej czytali powieści, oglądali filmy, ale wydaje mi się, że kiedy chodzi o podjęcie decyzji, kiedy mamy podjąć działanie, zdecydować, jak działamy jako jednostki, tu empatia jest moralną katastrofą, niszczy nas i innych. Jestem przeciw empatii i zachęcam was do wzięcia uwagi w mojej krucjacie przeciw tej potwornej emocji. Dziękuję bardzo. I believe we have time for some questions. Wierzę, że zostało nam trochę czasu na pytania. Bardzo prosimy o zadawanie pytań w języku angielskim ze względu na transmisję na żywo. Bardzo dziękuję. Moje podejście będzie uproszczone, być może trochę naiwne. Mam wrażenie, że empatia to narzędzie, które zostało rozwinięte przez różne społeczeństwa, żeby doprowadzić do lepszej współpracy między ludźmi i że musimy korzystać z tego narzędzia, ponieważ jesteśmy na tyle głupi, żeby nie działać w odpowiedni sposób. Więc wyobrażam sobie, że przyjdzie taki dzień, gdzie jakieś społeczeństwo X będzie stosowało mniej empatii, a więcej mądrości. Co pan myśli o takim podejściu, gdzie opisujemy empatię jako rodzaj upośledzenia, które niedobrze wpływa na relacje społeczne?
być może kiedyś było pomocne, ale w przyszłości już nie będzie. Bardzo dziękuję za wspaniałe sformułowanie tego pytania. Tak naprawdę empatia wyrosła z selekcji naturalnej, z ewolucji i faktycznie to było narzędzie, które dało nam korzyści. W szczególności jeśli chodzi o empatię, którą czujemy do naszych przyjaciół czy rodziny, wtedy te małe grupy mogą się rozwijać. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę społeczeństwa, miliony, miliardy osób, to wtedy warto ją odłożyć na bok i jednak stosować rozum. Oczywiście nie jest to łatwe i wyczuwam też sceptycyzm w Pana pytaniu, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Dam tutaj przykład. Jeśli chodzi o dobroczynność czy organizacje charytatywne, kiedyś, gdy ludzie decydowali, na którą organizację wpłacić pieniądze, byli motywowani zdjęciami smutnego dziecka, pięknego dziecka i tak dalej. Ale teraz jest coraz więcej osób, które w momencie, kiedy mają zapłacić jakiejś organizacji charytatywnej, chcą się dowiedzieć, jakie dobro ta organizacja czyni i czytają dokładnie strony internetowe tych organizacji. Więc ludzie są mądrzejsi teraz i mówią, okej, zdjęcia na mnie wpływają, ale pokieruję się rozumem i wydaje mi się, że ogólnie w życiu tą zasadą powinniśmy się stosować. Uważam, że jest taka zasada dotycząca empatii, która jeszcze nie została wspomniana, a wydaje mi się, że jest istotna. Zasada, w ramach której matka pozwala dziecku odczuć to, co dziecko czuje, kiedy dziecko jeszcze nie mówi. I w ten sposób daje dziecku też psychologiczne wsparcie. To jest wspaniała informacja i istnieje wiele badań, które popierają pani twierdzenie na temat empatii. Chodzi o oksytocynę, o hormon. Tak naprawdę, gdybyśmy wszyscy brali zastrzyki z oksytocyny, odczuwalibyśmy empatię w stosunku do innych. Ona też się wydziela przy porodzie, a także przy karmieniu piersią. Okazuje się, że empatia faktycznie odgrywa bardzo istotną rolę, gdy zajmujemy się dziećmi. Jednak to, co mnie zastanawia, to to, czy faktycznie potrzebujemy współodczuwania pomiędzy matką a dzieckiem, żeby odpowiednio o to dziecko zadbać. Może wystarczy to dziecko zrozumieć. I tak naprawdę istnieje wiele przypadków, gdzie matki stosują przemoc w stosunku do dzieci i okazuje się, że za tym stoi zbyt wysoka empatia. Dziecko płacze, dziecko jest niespokojne i matka za bardzo przejmuje na siebie te emocje i zaczyna się denerwować. Więc ja bym tutaj uważał. Oczywiście nie chcę odrzeć świata z empatii, ale i też oczywiście nie powiedziałbym matkom, że nie powinny być empatyczne w stosunku do swoich dzieci, ale jest też druga strona tej monety. Bardzo dobre pytanie. Wspomniał pan przykład tych biednych dzieci z Indii i że pomaganie poszczególnym dzieciom tak naprawdę nie rozwiązuje problemu. I moje pytanie brzmi następująco. Czy inne formy takiego zachowania, w ramach którego staramy się pomóc jednostce, a nie rozwiązać ogólny problem, jest czymś złym? Czyli na przykład w historii, w Polsce była taka historia, osoba, która pomagała innej osobie, która nie miała schronienia nad głową, kupowała jej jedzenie, no i to oczywiście odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Czy uważa pan, że inne formy takiej pomocy, gdy pomagamy tylko jednostce, a nie rozwiązujemy problemu, jest to coś niedobrego? Dziękuję za to pytanie.
Nie, nie, nie twierdzę tak. Jeśli na przykład dajemy dziecku jedzenie i dzięki temu świat choć odrobinkę staje się lepszy, to oczywiście powinniśmy to zrobić. Moja obawa jest jednak taka, jeżeli długofalowo będziemy tak robić, to świat w sumie stanie się gorszy, a nie lepszy. Chodzi tutaj o utylitaryzm. Uważam, że należy działać w sposób, który sprawia, że ludzie są szczęśliwsi. I nawet jeżeli to dotyczy tylko jednej osoby, to jest to dobre. Problem się pojawia w związku z tym, że żyjemy w świecie złożonym, skomplikowanym. I czasem ta natychmiastowa pomoc sprawia, że ogólny wynik naszej pomocy jest negatywny. Bo jeżeli chcemy pomagać ludziom, to oczywiście pomagamy społecznościom, też jednostkom. I teraz znów wróćmy do przykładu ojca i dziecka. Dziecko nie chce zrobić zadania i oczywiście poprawiłoby mu się, gdybyśmy go wzięli na lody. A ojciec by powiedział, no dobrze, nie martw się o to zadanie, wezmę cię na lody. To nie jest dobry ojciec. Oczywiście to pomoże chwilowo, ale długofalowo absolutnie temu dziecku nie pomoże. Jeżeli dziecko jest uzależnione od narkotyków i podamy mu heroinę, no to oczywiście w danej chwili mu pomożemy, ale długofalowo nie rozwiążemy jego problemu. Więc oczywiście czyńmy dobro, ale bądźmy racjonalni, zachowujmy zimną krew i zastanawiajmy się nad długofalowymi skutkami naszych działań. I czy to krótkofalowe poczucie szczęścia nie sprawi, że w sumie długofalowo doprowadzimy do nieszczęścia? Wspomniał Pan badania naukowe, mówiąc o tym, w jaki sposób ludzie źle korzystają z empatii. Ale pokazywał też Pan różne raporty z mediów. Zastanawiałem się, do jakiego stopnia jest to wina mediów, że ludzie źle wykorzystują empatię, a do jakiego stopnia jest to po prostu wina ludzi? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak naprawdę można oskarżyć jednych i drugich. Powód, dla którego media to robią, to to, że my tego chcemy. To jest nasza wina. To jest Pana wina i moja wina. Media skupiały się na Natalie Holloway, ponieważ nikogo Afryka nie obchodziła, tylko Afrykanów Afryka obchodziła, a Amerykanów obchodziła ta atrakcyjna, biała nastolatka. Więc po prostu gazety, media dają nam to, czego chcemy. Gdy politycy, a teraz w moim kraju toczy się duża debata na temat ochrony zdrowia, gdyby politycy nie mówili, ta polityka pomoże tym i tym, będzie kosztować tyle i tyle, zamiast właśnie o tym mówić, politycy mówią, ja mam tutaj list od 11-latki i teraz przeczytam wam ten list. I to jest oczywiście jakaś straszna historia o tym, że brak opieki zdrowotnej sprawił, że dziewczynka straciła nogę albo rękę. I oczywiście możemy tutaj winić polityków, ale politycy tak naprawdę robią to, na co ludzie im pozwalają. Jest po prostu publiczne przyzwolenie. I jeżeli czytelnicy gazet, widzowie, jeżeli wymagaliby statystycznych, opartych na faktach argumentów, to dziennikarze po prostu zmieniliby sposób działania. Politycy nieraz mówią, opowiem wam historię. Gdyby politycy zaczynali swoją wypowiedź od opowiem wam historię, a ludzie zaczynaliby buczeć, to politycy musieliby zmienić swoje postępowanie. Wymagana jest zmiana kulturowa. Trzeba by się zastanowić, czy moje współodczuwanie, ta empatia jest dobra. Okay, maybe it's not a question.
To nie będzie pytanie, raczej refleksja. Już cieszę się na to, że przeczytam pana książkę, żeby zrozumieć jeszcze więcej. Wiele tych przykładów, wydaje mi się, że to nie są przykłady przeciwko empatii, ale przeciwko emocjom. Emocjom w przebraniu. Wydaje mi się, że nie mówiliśmy tutaj przeciwko empatii, ale mówiliśmy o tym, że jeżeli chcemy pomóc jednej osobie, a nie 10 milionom Etiopczyków, to działamy nieracjonalnie. Jeżeli chcemy, żeby rząd zbombardował terrorystów, to być może tak naprawdę rozsiewamy tutaj nienawiść, tutaj nie ma empatii. Jeśli chcemy dać pieniądze żebrzącym dzieciom, to być może to nie jest empatia, ale to, że sami po prostu chcemy się poczuć lepiej. Bo tak naprawdę to, o czym pan mówił, to nie są przykłady empatii. Podoba mi się pytanie. Stwierdziłbym, że każdy z tych przykładów, przypadków, o których mówiłem, jeżeli spojrzymy na nich z bliska, to jednak to jest empatia, a nie te inne żądze. Zgadzam się jednak po części z tym, co pani powiedziała. Tak, złapała mnie pani tutaj. Mam ukryty plan. Ukryty plan jest taki, żeby po prostu promować racjonalne rozważania, jeżeli chodzi o politykę, a także moralne decyzje. Bardzo żałuję, że mówię przeciwko emocjom, bo emocje są wspaniałe. Ale jeśli chodzi o politykę, o moralność, uważam, że emocje po prostu wywodzą nas w maliny. Bo jeśli chodzi o złość, chciwość, to wtedy oczywiście możemy powiedzieć, okej, wierzę wam. Ja po prostu chciałem w mojej książce pokazać te emocje, wobec których zazwyczaj jesteśmy pozytywni i że nawet właśnie te emocje mogą nas wywieźć na manowce. Więc zająłem się w szczególności empatią, ale ma pani rację, że te przypadki tak naprawdę są dużo bardziej ogólnie przeciwko emocjom. Gdybym dał książce inny tytuł, to byłoby to po prostu nie słuchaj swojego serca. Wydaje mi się, że pan po prostu ma bardzo głębszy wgląd w sytuację. A moje pytanie jest takie. Mówił pan tutaj o jakby naszych ograniczonych zasobach, jeśli chodzi o radzenie sobie z emocjami i z empatią, a także o tym, że ludzie, teraz biorąc pod uwagę efektywność emocji i empatii, żeby wyciągnąć coś od ludzi, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie osiągnąć to samo od ludzi w momencie, kiedy zastosują po prostu racjonalność? Bardzo dobre pytanie. Bardzo podobało mi się też to odniesienie do Billa Clintona. Wiem, o co panu chodzi i wydaje mi się, że empatia po prostu to narzędzie, które ma bardzo wiele mocy. Jeżeli mamy dobry cel w głowie, to oczywiście możemy zastosować empatię, żeby ludzie do tego celu dążyli. Ale to jest tak jak z rasizmem. Rasizm nie jest dobry. Ale nie wątpiłbym ani przez chwilę, że ludzie mogą odnieść się do rasizmu, żeby osiągnąć dobre cele. Proszę sobie wyobrazić, mamy dwóch polityków, jeden jest straszny i okazuje się, że jest czarnoskóry. I teraz oczywiście mówię w Stanach, że nie powinniśmy głosować na tego strasznego. No i świat będzie lepszy, prawda?
Mamy alternatywy w stosunku do empatii, alternatywy do rasizmu, do złości, do... Wydaje mi się, że ludzie są wrażliwi na racjonalne argumenty. Możemy być motywowani tą bardziej zdystansowaną miłością. Ale czy te motywacje są aż tak mocne jak empatia? Być może nie. Być może tak naprawdę musimy oddzielić się od tych narzędzi, które mają olbrzymią moc dla własnego dobra. I jeżeli naprawdę chcemy, żeby coś zadziałało, jeżeli chcemy, żeby ludzie zrobili to, czego chcemy, to faktycznie możemy zastosować empatię, bo to nam pozwoli osiągnąć cel. Bardzo dziękuję. Mama poprosiła mnie, żebym zadała to pytanie. To pytanie dotyczy wschodnich religii. Mówił pan o dzieciach w Indiach. Mówił pan także o systemie religijnym na wschodzie, że tam nie ma tego sentymentalnego współczucia, ale w tym momencie żyjemy w kulturze, gdzie podstawą tej kultury jest chrześcijaństwo. I współczucie jest istotną częścią chrześcijaństwa. A więc miłosierdzie, to, że chcemy pomóc innym, tym innym z naszej grupy. I wydaje mi się, że teraz w świecie, w społeczeństwach zachodnich, które zasadzają się na kulturze chrześcijańskiej, obserwujemy dużo więcej dobroczynności, że ludzi traktuje się lepiej niż na przykład to, jak traktuje się ludzi w Indiach. Bo w Indiach uważa się, że jeżeli ktoś żyje w biedzie, to nie zasługuje na współczucie, bo to jest jego wina. Na Zachodzie tego nie mamy, więc wydaje mi się, że nasz świat tutaj jest po prostu dużo lepszy niż świat tamten. Czy uważa pan, że to właśnie wynika z tych różnych kultur? To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Nie jestem pewien, czy w pełni będę się mógł do tego odnieść. Jeśli chodzi o religię, uważam, że do pewnego stopnia, i oczywiście proszę mnie poprawić, jeśli uważają państwo, że się mylę, ale argumentem za współczuciem, które jest lepsze niż empatia, to jest to, co pojawia się we wszystkich większych religiach świata. Mówiłem tutaj o buddyzmie, ale dotyczy to także chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie mamy ten paradygmat, żeby kochać bliźniego jak siebie samego, ale wiele siły chrześcijaństwa tak naprawdę wynika właśnie z tego, żeby rozszerzać tę troskę o innych, czyli historia o dobrym Samarytaninie, czy o tym, by kochać swoich przeciwników. Czyli żeby być dobrą osobą, należy wyjść poza kochanie własnej grupy. A moje odczucie jest takie, że każdy system moralny na świecie, każda główna religia, każda filozofia sekularna, świecka, tak naprawdę niesie ze sobą przesłanie, że powinniśmy mieć moralność obiektywną, która wychodzi poza ograniczenia emocji, że powinniśmy dbać o ludzi, nawet jeżeli nie są ładni, nawet jeżeli nie są naszą rodziną, nawet jeżeli nie żyją obok nas. Nie wiem, czy to odpowiada na pani pytanie? Czy udzieliłem odpowiedzi? Obawiam się, że nasz czas się skończył. Bardzo dziękuję, profesorze.
Proszę Państwa, za niecałe 20 minut rozpocznie się debata pod tajemniczym tytułem Emocje w wieży Babel.